Uwaga, łowcy okazji! Nowo zgłoszony do sprzedaży olbrzymi, czterosypialniowy murowany bungalow w Elmwood Park, blisko Belmont i Cumberland. 3 pełne łazienki, nowa kuchnia, dębowe podłogi, wykończony basement z osobnym wejściem, garaż na 2 samochody. Dom przeszedł kapitalny remont 3 lata temu, jedyny na rynku w tej okolicy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847-647-4000. 847-647-4000 lub w internecie posiadłość.com. Radiowy magazyn Posiadłość. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Radiowy magazyn Posiadłość sponsorowany przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Illinois Star Realtors. Nieważne gdzie jesteś, ważne czego słuchasz. Wiadomości, rynek, oferty, kupno, sprzedaż, finansowanie. Nieruchomości oczami eksperta. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Przy mikrofonie Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Bieżące wiadomości z rynku nieruchomości. Porady i sugestie. Co wiedzieć trzeba, gdy przyjdzie potrzeba. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości. Pozytywne nastawienie względem Brexitu. Skutki niedawnego głosowania nad wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nadal odbijają się głośnym echem w światowej gospodarce. Jeden z amerykańskich dyrektorów do spraw kredytów hipotecznych z optymizmem patrzy na wpływ Brexitu na amerykański rynek nieruchomości. Prezes i dyrektor generalny United Wholesale Mortgage przyznaje, że długoterminowy wpływ Brexitu jest wciąż bardzo niepewny, ale póki co, jak mówi, należy korzystać z lepszych stóp procentowych i lepszych możliwości. Wzrost liczby płatności hipotecznych regulowanych na czas. Z przygotowanego przez Urząd Kontrolera Waluty raportu dotyczącego danych hipotecznych Mortgage Metrics Report za pierwszy kwartał 2016 roku wynika, iż coraz więcej Amerykanów spłaca swoje kredyty hipoteczne na czas. Raport ten stwierdza, że na koniec pierwszego kwartału 95% kredytobiorców nie zalegało ze spłatą zobowiązań hipotecznych w porównaniu do 94% rok wcześniej. Dokument ten zauważa również, że liczba przejęć spadła w pierwszym kwartale w porównaniu do ubiegłego roku. Szeroko zakrojone zmiany wobec sprzedaży zaległych hipotek. Program stabilizacji zagrożonych aktywów rządu federalnego czekają duże zmiany. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powiedział, że zmiany będą oferowały kwalifikującym się nabywcom poważnie zalegającym ze spłatą hipoteki obniżki i ochronę przed tym, co HUD nazywa szokiem płatniczym. Zmiany mają na celu pomóc rodzinom borykającym się z kłopotami finansowymi pozostać w swoich domach, jeśli ich zaległe kredyty hipoteczne zostaną sprzedane poprzez DASP, czyli Distressed Asset Stabilization Program. Osobne sypialnie dla chrapiących małżonków. Według Realtor.com tak zwane pokoje do chrapania są dostępne na rynku już od kilku lat i z biegiem czasu stają się coraz bardziej popularne. Dla tych, którzy mieszkają z kimś, kto co noc piłuje drewno, tak zwane snore room może być wybawieniem. Jest to dodatkowy pokój, który znajduje się blisko, nawet jest połączony z główną sypialnią, pozwalając chrapiącemu wycofać się do wygodnego, ale bardziej ustronnego miejsca. Pokoje do chrapania są już dostępne w blisko 100 ofertach sprzedaży domu na Realtor.com. Krajowy Związek Realnościowców opowiada się w Senacie za ubezpieczeniem powodziowym. Aż dla miliona właścicieli domów i małych przedsiębiorstw ubezpieczenie powodziowe może być zbyt drogie, chyba że Kongres podejmie działania mające na celu ograniczenie kosztów, mówi ekspert, który wypowiedział się przed Komisją Senacką. Wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Ubezpieczeń Krajowego Związku Realnościowców w 2016 roku powiedział Senatowi, że właściciele nieruchomości stoją w obliczu niekończącej się eskalacji rosnących kosztów. Związek Realnościowców popiera kilka możliwych rozwiązań, w tym ponowne zatwierdzenie Krajowego Programu Ubezpieczeń Powodziowych, czyli National Flood Insurance Program, który zostanie zakończony w październiku 2017 roku. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z. Jeśli chcesz, aby o Twojej nieruchomości dowiedział się prawie milion słuchaczy tego radia, zadzwoń do nas już dziś. Telefon 847 647 4000. Biuro Sprzedaży Nieruchomości Illinois Star Realtors. Twoim kluczem do sukcesu. Zapamiętaj nasz adres i numer telefonu. 847 647 4000. W internecie posiadłość.com. 847 647 4000. Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość. 847 647 4000. Internet posiadłość.com. Podcast magazynu radiowego Posiadłość dostępny jest w internecie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wystarczy odwiedzić witrynę posiadłość.com, następnie dokonać wyboru audycji, którą chcemy odtworzyć. Zapamiętaj ten adres: posiadłość.com. Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy. 10:30 czy 1300? Nie ma znaczenia. To ta sama stacja i wasze polonijne radio w Chicago. Codziennie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Rzetelne i najświeższe informacje. Polityka, publicystyka, ciekawi goście, korespondencje i reportaże. A do tego najlepsza polska muzyka. Ponad 30 lat na bieżąco z wszystkimi sprawami interesującymi Polonię. Sprawdź nasz profil na Facebooku oraz na polskieradio.com. Polskie Radio 1030 i 1300 AM. Podwójna moc energii. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Prosimy o uwagę osoby poszukujące luksusowego domu na północno-zachodnim przedmieściu. Dzisiaj zgłoszony do sprzedaży olbrzymi trzypoziomowy dom w miejscowości Inverness. Dębowe podłogi w całym domu, nowoczesna kuchnia i łazienki, osobna jadalnia, olbrzymi pokój rodzinny z dużym barowym aneksem, nowy dwustronny podjazd pod dom, garaż na 2,5 samochodu. Dom stoi na parceli o rozmiarze 3/4 akra i wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847 647 4000 847 647 4000 lub zobacz w internecie pod adresem posiadłość.com. Z miłości do nieruchomości. Uwaga, łowcy okazji! Nowo zgłoszone do sprzedaży olbrzymi czterosypialniowy murowany bungalow w Elmwood Park, blisko Belmont i Cumberland. 3 pełne nowe łazienki, nowa kuchnia, dębowe podłogi, wykończony basement z osobnym wejściem, garaż na 2 samochody. Dom przeszedł kapitalny remont 3 lata temu. Jedyny na rynku w tej okolicy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847 647 4000 847 647 4 i 30 lub w internecie posiadłość.com. AM 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago, and AM 1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polskie Radio Chicago. Radio Chicago. 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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Kupiłem mój własny domeczek, domusiek, a mówili, że to niemożliwe. Jeśli i ty chcesz wyjść z closingu w takim nastroju, zadzwoń do nas. Od 25 lat zawodowo zamieniamy American Dream w realia, bo my się po prostu na tym znamy. Zrób przysługę sobie i swojej rodzinie. Zadzwoń, przekonaj się sam. Illinois Star Realtors. Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwoń już dziś, bo jutro będzie drożej. 847 647 4000 847 647 4 i 30, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Schaumburg, dwusypialniowy coach house, kuchnia i 2 łazienki po kapitalnym remoncie, salon z kominkiem, pieszy dystans do centrum handlowego Woodfield. Nabywcom za zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 6000 wkładu własnego. Nie czekaj, dzwoń po szczegóły już teraz. Nowo zgłoszony do sprzedaży olbrzymi czterosypialniowy murowany bungalow w Elmwood Park, blisko Belmont i Cumberland. 3 pełne łazienki, nowa kuchnia, dębowe podłogi, wykończony basement z osobnym wejściem, garaż na 2 samochody. Dom przeszedł kapitalny remont 3 lata temu. Chicago, północno-zachodnia część miasta, blisko Edison i Narragansett. Olbrzymi, murowany, chicagowski bungalow z 2 dodatkowymi mieszkaniami dla rodziny. 6 sypialni, 3 łazienki, garaż na 2 auta. Wystarczy 9000 pierwszej płaty, rata miesięczna wyniesie jedyne $1400. Prosimy o uwagę osoby poszukujące luksusowego domu na północno-zachodnim przedmieściu. Olbrzymi 3-poziomowy dom w miejscowości Inverness. Dębowe podłogi w całym domu. Nowoczesna kuchnia i łazienki. Osobna jadalnia. Olbrzymi pokój rodzinny z dużym barowym aneksem. Nowy, dwustronny podjazd pod dom. Garaż na 2,5 samochodu. Dom stoi na parceli o rozmiarze 3/4 akra i wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Schaumburg. 6-pokojowy, 3-sypialniowy dom parterowy. 1,5 łazienki. Kominek w salonie. Garaż na 1 samochód. Wystarczy 6300 wkładu własnego, a rata pożyczki wyniesie jedyne $830 miesięcznie. Jeśli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj. Dzwoń już teraz. 847 647 4000 lub zobacz je w internecie na posiadłość.com. To twój nowy dom? No. Szybka zmiana. Przez nich znalazłem ten dom. Potem raz, 2 załatwili wszystkie formalności i teraz... Teraz czuję, że żyję! Nieruchomości od A do Z. Szybko, sprawnie, profesjonalnie. Zadzwoń. 847 647 4000 847 647 4000. Miej marzenia. My załatwimy resztę. Uwaga łowcy okazji! Nowo zgłoszony do sprzedaży olbrzymi czterosypialniowy murowany bungalow w Elmwood Park, blisko Belmont i Cumberland. 3 pełne łazienki, nowa kuchnia, dębowe podłogi, wykończony basement z osobnym wejściem, garaż na 2 samochody. Dom przeszedł kapitalny remont 3 lata temu, jedyny na rynku w tej okolicy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847 647 4000 847 647 4000 lub w internecie posiadłość.com. Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost cen domów. Trend wskazujący na jeszcze wyższe liczby. Z najnowszego wskaźnika cen domów przygotowanego przez CoreLogic wynika, że ceny domów ponownie poszły w górę, zarówno w ujęciu rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca. W całym kraju ceny nieruchomości wzrosły w maju o 1,3% w porównaniu do kwietnia i o 5,9% w porównaniu do maja 2015 roku. Prognoza CoreLogic przewiduje, że ceny domów wzrosną o 5,3% w ujęciu rok do roku od maja 2016 do maja 2017 roku. Niskie stopy procentowe i Brexit wpływają na boom refinansowań. Brexit jest kluczowym czynnikiem sytuacji, którą jeden z czołowych ekspertów nazywa burzą doskonałą możliwości zakupowych i boomu refinansowań. Dyrektor generalny Związku Realnościowców w Miami powiedział CNBC, że wzrost liczby refinansowań jest tym razem inny. Właściciele domów uczą się na błędach z przeszłości. Mówi on również, że zagraniczni inwestorzy coraz częściej wybierają USA jako bezpieczną przystań dla swoich pieniędzy w wyniku głosowania za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kredyty jumbo teraz tańsze niż mniejsze pożyczki. Jeśli kupisz większy i droższy dom, to prawdopodobnie możesz liczyć na lepsze oprocentowanie kredytu hipotecznego. The Boston Globe donosi, że banki udzielają teraz lepszego oprocentowania dla pożyczek typu jumbo niż dla kredytów zgodnych z przepisami rządowymi, tzw. conforming mortgages. Zdaniem starszego wiceprezesa Bankrate.com do niedawna było odwrotnie. W rozmowie z gazetą powiedział on, że obie stopy procentowe ulegały stopniowej kompresji na przestrzeni ostatnich kilku lat, aż wreszcie około 12 miesięcy temu sytuacja uległa odwróceniu. Banki naliczały niegdyś wyższe stawki dla pożyczek jumbo, które uznawane były za bardziej ryzykowne. Plusy i minusy posiadania domu w strzeżonym osiedlu. Nowe badanie stwierdza, że domy w zamkniętych osiedlach uzyskują znacznie wyższą cenę sprzedaży, niektóre nawet średnio o 30 000 wyższą. Jednak badanie opublikowane przez American Real Estate Society pokazuje również, że dodatkowe koszty utrzymania takich udogodnień jak świetlice, baseny przeznaczone do wyłącznego użytku mieszkańców i korty tenisowe mogą rekompensować część tej ceny. W niektórych przypadkach koszty te mogą w rzeczywistości obniżyć cenę sprzedaży nawet o 19 000. Jeden z autorów badania powiedział, informacja ta powinna pomóc kupującym i sprzedającym lepiej wyceniać nieruchomości. Kupowanie domu na własną rękę przypomina ruletkę, w której stawką są Twoje pieniądze oraz marzenia. Nie pozwól, aby obróciły się w ruinę. Planując kupno domu lub mieszkania, postaw na wieloletnie doświadczenie Toma Dudzińskiego. Olbrzymi wybór domów i mieszkań prywatnych. Profesjonalny serwis realnościowy od A do Z. Zadzwoń 847 647 4000. Kiedy gra idzie o wysoką stawkę, postaw na profesjonalizm. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut. Uwaga! Illinois Star Realtors pilnie poszukuje domów do sprzedaży na północno-zachodnich przedmieściach. Jeśli myślisz o sprzedaży swojej nieruchomości, to nie czekaj. Dzwoń do nas już teraz. Tylko u nas znajdziesz pełną, kompleksową obsługę sprzedaży Twojego domu. Wszyscy nasi nabywcy posiadają zweryfikowaną zdolność kredytową i czekają na Twoją ofertę. 847 647 4000 847 647 4000. Z miłości do nieruchomości. Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost ilości pożyczek udzielanych przez Departament do Spraw Weteranów Wojennych na czele peletonu do refinansowań. Według analizy przeprowadzonej przez Insight FHA-VA Lending w pierwszym kwartale tego roku kredytodawcy udzielili kredytów hipotecznych wspieranych przez Departament do Spraw Weteranów Wojennych na kwotę nieco ponad 37 miliardów, na czele z 43% wzrostem obniżki oprocentowania tego rodzaju refinansowych pożyczek. Zastępca dyrektora do spraw produkcji i wyceny pożyczek w Departamencie do Spraw Weteranów Wojennych powiedział agencji, że opcja bez wkładu własnego w połączeniu z ogólnym brakiem dostępności kredytów miała pozytywny wpływ na liczbę zaciąganych kredytów. Nadchodzący przypływ zapasów domów na rynku w Denver. Ograniczone zapasy na rozpalonym do czerwoności rynku nieruchomości w Denver mogły się nieco rozluźnić. Według najnowszego raportu przygotowanego przez Związek Realnościowców z obszaru metropolitarnego Denver w czerwcu było na sprzedaż o 24% więcej domów niż w maju. Szef lokalnego Związku Realnościowców powiedział stacji CBS News, iż trend ten jest dobry zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Zauważa on, że średnia cena domu w Denver wynosi obecnie 421 tysięcy. Nowa ustawa antyzambi w Ohio. Legislatura stanowa w Ohio zatwierdziła nową ustawę mającą na celu walkę z przejęciami nieruchomości Zambii. Zgodnie z nowym prawem opuszczone domy w trakcie przejęcia będą znacznie szybciej przechodzić przez cały ten proces. Obecnie domy mogą pozostawać porzucone przez 2 lata, a nawet dłużej. Nowa ustawa wchodząca w życie już tej jesieni przyspieszy proces przejmowania nieruchomości przez banki nawet do 6 miesięcy. Robert Klein, założyciel i przewodniczący Community Blight Solutions, powiedział Housing Wire, cytuję: Ohio jest teraz czołowym liderem kraju w walce z zaniedbanymi osiedlami. Koniec cytatu. Przemiana Fannie Mae i Freddie Mac w firmy ubezpieczeniowe. Były szef Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego proponuje przekształcenie Fannie Mae i Freddie Mac w firmy ubezpieczeniowe. Edward DeMarco jest współautorem wniosku wraz z Michaelem Brightem z Milken Institute. Zgodnie z planem DeMarco i Brighta, zamiast kupować i zabezpieczać kredyty hipoteczne agencji Fannie Mae i Freddie Mac, stałyby się towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych należącymi do kredytodawców, które sprzedawałyby ubezpieczenia w przypadku zależności płatniczych. Kongres i Biały Dom nie zgadzają się co do tego, co zrobić z podmiotami sponsorowanymi przez amerykański rząd, które zostały przez niego przejęte w 2008 roku. Uwaga! Illinois Star Realtors pilnie poszukuje domów do sprzedaży na północno-zachodnich przedmieściach. Jeśli myślisz o sprzedaży swojej nieruchomości, to nie czekaj. Dzwoń do nas już teraz. Tylko u nas znajdziesz pełną, kompleksową obsługę sprzedaży twojego domu. Wszyscy nasi nabywcy posiadają zweryfikowaną zdolność kredytową i czekają na twoją ofertę. 847 647 4000. 847 647 4000. Z miłości do nieruchomości. Biega, krzyczy, wściekła żona. Zaraz tu na miejscu skonam! Mam mieszkanie? Chcę mieć dom! Tu pomoże tylko Tom. Gdzie znaleźć adres? Jest w internecie. Najlepsza strona na całym świecie. Posiadłość.com. Kliknięcie myszką i wszystko wiem. Jeśli chcesz kupić lub sprzedać dom, zawsze pomoże Dudziński Tom. Wpisuję adres i wszystko wiem. Posiadłość.com. Posiadłość.com. 847 647 4000. Polskie Radio WRDZ 1300 AM oraz WNVR 1030 AM. Podwójna moc energii. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Podcast magazynu radiowego Posiadłość dostępny jest w internecie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wystarczy odwiedzić witrynę posiadłość.com, następnie dokonać wyboru audycji, którą chcemy odtworzyć. Zapamiętaj ten adres: posiadłość.com. Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy. Uwaga, łowcy okazji! Nowo zgłoszony do sprzedaży olbrzymi czterosypialniowy murowany bungalow w Elmwood Park, blisko Belmont i Cumberland. 3 pełne nowe łazienki, nowa kuchnia, dębowe podłogi, wykończony basement z osobnym wejściem, garaż na 2 samochody. Dom przeszedł kapitalny remont 3 lata temu. Jedyny na rynku w tej okolicy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847 647 4000 847 647 4 i 30 lub w internecie posiadłość.com. Chcę kupić dom. Lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com. 5 mitów dotyczących rynku nieruchomości. Powiedzmy teraz kilka słów na temat mitów związanych z nieruchomościami. Pewne rzeczy zdaniem niektórych osób są prawdziwe, a wcale tak nie jest. Mamy tendencję do kurczowego trzymania się raz pozyskanych informacji, nawet jeśli są one już złe lub nieaktualne. Chcemy upewnić się, że wiesz, co jest prawdą, a co fałszem na obecnym rynku. Mit pierwszy. Pożyczki zabezpieczone przez FHA są tylko dla początkujących nabywców. To niesamowite, jak wiele osób myśli, że to prawda. Ale tak nie jest. Z pożyczek na zakup domów wspieranych przez Federalną Agencję Mieszkaniową mogą korzystać zarówno kupujący po raz pierwszy, jak i nabywcy kolejnych nieruchomości. A jeśli już kupiłeś dom dzięki takiej pożyczce, możesz ponownie z niej skorzystać, aby kupić następną nieruchomość. Mit numer 2. Jeśli Twój dom został przejęty przez bank lub podlegał krótkiej sprzedaży, musisz czekać 7 lat, zanim będziesz mógł starać się o kolejny kredyt hipoteczny na zakup domu. To się już zmieniło. Zacznijmy od osób, które przeszły przez proces konfiskaty sądowej. Jeśli chcesz zaciągnąć konwencjonalny kredyt hipoteczny u Fannie lub Freddie, to jest to wciąż prawda, 7 lat. Ale w przypadku innych kredytów jest już inaczej. Jeśli chodzi o pożyczkę zabezpieczoną przez FHA, musisz poczekać 3 lata, chyba że możesz powołać się na nadzwyczajne okoliczności, takie jak utrata pracy. Następnie możesz przedstawić swój przypadek FHA, które z kolei może zgodzić się na krótszy okres, nawet 1 roku. Jeśli Twoja nieruchomość podlegała krótkiej sprzedaży, w przypadku kredytu konwencjonalnego należało czekać 4 lata. Jednak wiosną ubiegłego roku Fannie Mae złagodziło tę regułę i teraz możesz ubiegać się o nowy kredyt hipoteczny 2 lata po krótkiej sprzedaży. Mit numer 3. Jeśli sprzedasz swój dom z zyskiem, musisz kupić nowy w ciągu 18 miesięcy, aby uniknąć płacenia podatków. Ten mit jest bardzo stary, ale wiele osób nadal wierzy, że to prawda, a tak nie jest. Nowy przepis dotyczący wykluczenia zysków kapitałowych, Capital Gains Exemption, stwierdza, że jeśli mieszkałeś w domu przez 2 lata na przestrzeni ostatnich 5 lat i go sprzedasz, to nie będziesz musiał płacić podatku od kwoty 500 000 zysku w przypadku małżeństw i 250 000 zysku w przypadku osób żyjących samotnie. Nie trzeba się więc spieszyć z zakupem kolejnego domu, aby uniknąć podatku. Przepis ten został wycofany już kilkanaście lat temu. Mit 4. Aby kupić dom, potrzeba ogromnego wkładu własnego. Nieprawda. Pożyczki zabezpieczone przez FHA wymagały od kwalifikujących się nabywców wyłożenia zaledwie 3,5% wartości nieruchomości. Taka była kiedyś dolna granica wkładów własnych, dopóki kilka miesięcy temu Fannie i Freddie nie zaczęły akceptować pożyczek z 3% wkładem. A ostatnio Bank of America również dołączył do tego programu. Dodatkowo w przypadku niektórych kupujących, którzy spełniają wymagania wytycznych dotyczących niskich dochodów, Quicken Loans pozwoli na 1% wkład własny. I wreszcie mit piąty. Musisz mieć doskonałą ocenę kredytową, aby uzyskać kredyt. A więc ile powinna Twoim zdaniem wynosić ta ocena? 800, 750, 700, a co powiesz na 620? To minimalny wymóg dla konwencjonalnych kredytów hipotecznych Fannie Mae i Freddie Mac. A ile wynosi minimalna ocena kredytowa w przypadku FHA? 500 punktów. A ile dla kredytów zabezpieczonych przez Departament do Spraw Weteranów Wojennych, czyli VA? Nie ma oceny minimalnej. Jest to więc jeden wielki mit i można stwierdzić, że wiele osób, które myślą, że nigdy nie będą kwalifikować się na kredyt hipoteczny, mogą się jednak na niego kwalifikować, jeśli tylko spróbują. I to już wszystko. 5 mitów dotyczących rynku nieruchomości, o których naprawdę należy zapomnieć. Więc skąd wiedzieć, czy Twoje przekonania dotyczące rynku nieruchomości są faktem, czy fikcją? W końcu wszystko tak szybko się zmienia. Najlepiej będzie, jak porozmawiasz z jednym z naszych brokerów. Illinois Star Realtors i Posiadłość.com to Twój lokalny ekspert rynku i zawsze jest na bieżąco z najnowszymi faktami, danymi i informacjami. Naszym zadaniem jest pomóc Ci osiągnąć jak najlepsze korzyści, niezależnie od rodzaju transakcji. Więc jeśli w 2016 roku zamierzasz kupić lub sprzedać dom, nie opieraj się na złych informacjach i starych danych. Nie kieruj się mitami, podejmując swoje decyzje. Wesprzyj się faktami i danymi liczbowymi. Skorzystaj też z naszej pomocy. I to nie jest mit. Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które można łatwo wpaść. Jak ustrzec się przed popełnieniem kosztownego błędu? Jak wycenić dom, aby nie stracić? Co należy wiedzieć przed podpisaniem umowy? Gdzie szukać nabywców z pieniędzmi? Tom Dudziński, ćwierć wieku doświadczenia, ponad 2200 sfinalizowanych transakcji. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu. Illinois Star Realtors. Wskażemy Ci bezpieczną drogę do closingu. Zadzwoń teraz. 847-647-4000. W internecie posiadłość.com. Bezpieczna droga do closingu. Tom Dudziński. 847-647-4000. 847-647-4000. Posiadłość.com. Co się stało? Nie rozumiem tu czegoś. Szukam Polskiego Radia, włączam 10:30 AM i jest. Ale włączam także 1300 AM i gra to samo. No bo przecież to radio gra na obu częstotliwościach. Nie wiedziałeś? Włącz 10:30 lub 1300 AM i dowiedz się więcej. Codziennie jesteś na bieżąco. Przez całą dobę. Dla Polonii, o Polonii, profesjonalnie. 7 dni w tygodniu, w dzień i w nocy. Informujemy, bawimy, radzimy. I tak już od ponad 30 lat. 10:30 i 1300 AM. Twoje Polskie Radio. W internecie polskieradio.com. Sprawdź nasz profil na Facebooku. 10:30 i 1300 AM. Podwójna moc energii. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Prosimy o uwagę osoby poszukujące luksusowego domu na północno-zachodnim przedmieściu. Olbrzymi trzypoziomowy dom w miejscowości Inverness. Dębowe podłogi w całym domu. Nowoczesna kuchnia i łazienki. Osobna jadalnia. Olbrzymi pokój rodzinny z dużym barowym aneksem. Nowy, dwustronny podjazd pod dom. Garaż na 2,5 samochodu. Dom stoi na parceli o rozmiarze 3,25 akra i wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847 647 4000 847 647 4000 lub zobacz w internecie pod adresem posiadłość.com. Z miłości do nieruchomości. Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty. Schaumburg. Nowo zgłoszony do sprzedaży townhouse. Duża nowa kuchnia i dwie nowe łazienki. Nowe pokrycia podłóg. Nowy kominek opalany drewnem. Dwa tarasy. Blisko centrum handlowego Woodfield. Jedyny na rynku w tej okolicy. Koniecznie dzwoń już dzisiaj po szczegółowe informacje. Elgrove Village. Nowo zgłoszony do sprzedaży. Dwusypialniowy townhouse. Nowa kuchnia i łazienka. Osobna jadalnia. Kominek, salon z widokiem na pole golfowe. Garaż na jeden samochód. 4,5 tysiąca wkładu własnego wystarczy nabywcy ze zweryfikowaną zdolnością kredytową. Uwaga, łowcy okazji! Nowo zgłoszone do sprzedaży olbrzymi czterosypialniowy murowany bungalow w Elmwood Park, blisko Belmont i Cumberland. Trzy pełne nowe łazienki, nowa kuchnia, dębowe podłogi, wykończony basement z osobnym wejściem, garaż na dwa samochody. Dom przeszedł kapitalny remont 3 lata temu. Jedyne na rynku w tej okolicy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Mount Prospect. Nowo zgłoszony do sprzedaży olbrzymi czterosypialniowy dom trzypoziomowy. Nowoczesna kuchnia z granitowymi blatami. Osobna jadalnia. Bawialnia i 4. sypialnia na głównym poziomie. 2,5 łazienki. Pełny, wykończony basement. Boczny, szeroki, betonowy wjazd do garażu z 9-stopowymi drzwiami. Ogrodzona działka, nowszy dach. Dom jest po kapitalnym remoncie i wyceniony do natychmiastowej sprzedaży. Jeśli szukasz dobrego, taniego domu, nie czekaj. Takie okazje trafiają się tylko raz w roku. Uwaga! Parcela budowlana w miejscowości Hanover Park. Wszystkie media na miejscu. Atrakcyjna lokalizacja na zaułkowym końcu ulicy, tak zwanym cul-de-sac. Osiedle nowo wybudowanych domów oraz park miejski w bezpośrednim sąsiedztwie. Idealne miejsce na wybudowanie wymarzonego domu. Nowa oferta kondominium w Des Plaines. Jednosypialniowe mieszkanie prywatne. Jedyne na rynku w tym bardzo popularnym osiedlu, gdzie ogrzewanie i klimatyzacja wliczona jest do niskiego assessmentu. 3. piętro. Nowa kuchnia i łazienka. Balkon. Prywatny parking. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 5 tysięcy wkładu własnego. Niles. Uwaga! Okazja sezonu. Nowo zgłoszony do sprzedaży 15-letni dom w stylu kolonialnym. 4 olbrzymie sypialnie, 3 łazienki, salon, biuro domowe, pokój rodzinny z kominkiem. Olbrzymia, w pełni wyposażona kuchnia. Dębowe podłogi w całym domu. Dach i system grzewczo chodzący wymieniony 5 lat temu. Duża, ogrodzona parcela. Cena 50 tysięcy poniżej wartości. I dom musi być natychmiast sprzedany. Jeśli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj. Dzwoń już teraz. 847 647 4000 lub zobacz je w internecie na posiadłość.com. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z. Jeśli chcesz, aby o Twojej nieruchomości dowiedział się prawie 1 milion słuchaczy tego radia, zadzwoń do nas już dziś. Telefon 847 647 4000. Biuro Sprzedaży Nieruchomości Illinois Star Realtors. Twoim kluczem do sukcesu. Zapamiętaj nasz adres i numer telefonu. 847 647 847 4000. W internecie posiadłość.com 847 647 4000. Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość. 847 647 4000. Internet posiadłość.com. I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień o zwykłej porze. Dziękując Państwu za uwagę, życzymy wszystkim miłej i spokojnej niedzieli. Do usłyszenia.